Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Indiana Jones. Tutaj ostatnio zakończyłem i co, jedziemy dalej? Jedziemy dalej. No tak, nie ma tak pomylić znowu klawisze. Jedziemy dalej, co? W końcu nasza impreza na pewno się skończy w pewnym momencie, jeśli chodzi o jazdę. Ale... wow! Już mnie jeden z drugim zdzielił. Gonią mnie w każdym razie. Tu. Wow, wow. Kurde, nie wiem, czy mam wysiąść, czy co mam zrobić. Ja pierdzielę, to jest strasznie dużo dróg, słuchajcie. Oh, shit! Ale mnie złoił. Dobra. To nie, to może tu. Co oni ze mną robią? Czekajcie, bo pewnie mnie goni jeden z drugim. A chciałbym też móc się zatrzymać, bo podejrzewam, że tu są jakieś snajdźki. Wiecie, o co chodzi. Kurde. O, jest jakiś koleś. Tu jest jakaś jaskinia. Gdzie ja bym tutaj mógł się... Gdzie bym tutaj bezpiecznie mógł zaparkować? Bo podejrzewam, że jak wyjdę, to zaraz mnie przeatakują. O, no nie! Serio? Wow! Jaki fuks. No tutaj jest. Ciekawe, czy on coś zostawił. Tak. Na razie nie słyszę go. Nie widzę na razie żadnych, wiecie, takich znajdziek. Chyba, że są po prostu poukrywane gdzieś tutaj na przykład. O Jezu, chyba nie był to dobry pomysł. Ale nie, nie ma. Dobra, wsiadam. Chyba ich zadaniem jest zwyczajnie mnie tu gonić. Powiem wam, że nie mam pojęcia, gdzie miałbym jechać. Wydaje mi się, że tu już byliśmy. No pewnie, że tak, to jest ta woda. A tu nas nie było. Jakiś domek, czekajcie. Aha. Dobra, mamy skarb. Trochę to niefajnie wyszło, no ale dobra. Nie szkodzi, mam apteczki, mam to wszystko, więc... Zaraz czekajcie, bo on tu mi zaraz przyjedzie, a ja... Czyli to jest sekrecik taki. Dobra, jedziemy dalej. Oho, dobra, mamy kolejny. No. Look what I found. W sumie to dobrze, że tutaj sobie tak jeżdżę, bo pewnie znalazłbym tą właściwą drogę, bo tak myślę, że będzie. I o, widzicie? Na przykład tu. Tak, tylko że jeszcze chciałbym zabrać co potrzeba. Pytanie, czy wszystkie sekrety, czy nie pominąłem czegoś? Sorry. No. Listen, while you were hunting artifacts, I
dropping on the Russians. They've given up here. Volodikov got word about ancient machinery in the Pyramid of the Sun in Teotihuacan. Mexico. Built by some Babylonian priest. Azurum, I think. Azurum? And you might just get a jump on our friends. They're traveling by boat. O matko, no to dobra, no to podróżujemy dalej. I zmierzamy, słuchajcie, do Meksyku tym razem. Nadal nic nie biorę, 1640. Ja nie wiem, czy to jest... czy ja powinienem mieć jedno... Czy mi się to nabija? Chyba nie. Dlatego też... Moja teoria na temat mapy... Zostawimy ją. I zrobię tak. Walić to. No, Meksyk, proszę ja was. Znowu piramidy. To mi się podoba. Teotihuacan, Pyramid of the Sun, except it's not too sunny in here. Piramida Słońca. Ale nie powtórzę wam tego. Teotihuacan, coś takiego. Jakoś tak. To zapal, zapal. Dobra. Co za odgłosy? Ciekawe. Ciekawe. Co to było tu po drodze? Mogę to odpalić? Mogę. A to już nie mogę? Dziwne. Trzeba chyba się ustawić jakoś odpowiednio. No dobra. Ale wiecie, fajnie sobie to odpalić. Ciekawe, jaka będzie nowa forma przeciwnika, żeby już wiedzieć, że na przykład tutaj byliśmy. O! No dobra, tam widziałem coś na górze było, tam. Po tym można chodzić. Czekajcie, to jest apteczka, ale podejrzewam, że... Nie tylko. Chociaż... Słyszę pajączka. No naprawdę? No. Dziwne to jest, no ale dobra. Apteczek teraz mam. A medical kit. No ale dobra, mamy to. Co tutaj jest jeszcze? Przejdę się dookoła. Widzę przycisk. No i to by było na tyle. Tutaj już nic nie zrobię. Dobra, to zobaczymy, co on robi. No, no, no. Podejrzewam, że tutaj pająki, co? O, już jest jeden. Wypadł. To przycisk, który pewnie mi otwiera z powrotem. Dobra. Tu zrobimy tak. No. O! No dobra, tylko jak to ominąć? No, 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 ewidentnie to jest pułapka. Okej. Okay. Dobrze, że sobie zapisałem jeszcze. To jest to. A jak na przykład by można było ją ominąć? Na przykład tak tędy? No. Można? Można. O, czekajcie, jeszcze zapiszę. Aha. Tam mamy też jakiś artefakt i widzę taki symbol. Czekajcie, to zrobimy sobie inaczej. Weźmiemy najpierw to, odgarniemy. Dobra. I teraz, słuchajcie. What have we here? No właśnie. Coś czuję, że to się zawali, więc... I think it's a key. O, Jezus Maria. Aha, ale i tak muszę tam zejść. Jezu. Jaki fuks. Muszę i tak, aha, i tak zejść, bo tu są fajne rzeczy. Tylko że wtedy jakbym zlazł, no to by mnie pewnie ukąsiły.
Odpalam wszystkie te znicze, bo może to coś też, wiecie, coś to daje. O Jezu. Dobra. Ja pierdziele, ukąsił mnie. No. No i co mam zrobić? Nic nie zrobię. A mamy jakieś jeszcze takie małe roślinki, tylko tom. Dobra, muszę to zużyć. No co się dzieje z tymi zniczami? Czy ja mam jakieś odpowiednio podejść? Nie wiem. Nie wiem, w każdym razie idziemy dalej. Czemu? Dobra, co to jest? Czy to można przesunąć? Nie, słuchajcie, nie można. Czyli to może być swego rodzaju... O Jezu! O, się wstraszyłem. O co to command? Aha. No dobra, ale to... To jest dobry pomysł. Tutaj nie kąś, bo ja już nie mam tych apteczek małych. Te duże to mi szkoda zużyć. Dobra, to jest taka pułapka w sumie. Tu coś na górze, nie? Tu jeszcze odpalimy. Te znicze trudno, słuchajcie, odpalać. Nie działa po prostu to. Musi być pod jakimś dobrym kątem, nie? Amazing. Stones carved like gears. O, ja pierdzielę. Patrzcie, to będzie jakaś zagadka. No. Coś czuję, że będzie trzeba jakiś na tym podejście. Tam na górze też coś. Jest jakiś mechanizm. Trzeba będzie jakieś artefakty chyba postawić. That won't work. Mhm. A to? It's some kind of switch. Okej. A to? Czemu ten jest na czerwono? Bo to jest chyba jakaś, słuchajcie, winda. Obejdę to dookoła. Tutaj jest jeszcze coś. Też kolejne przejście i skarb widzę. Dobra, to chodźmy najpierw tu. What's this? Zamyka się za nami, ale to nie szkodzi. Bo jest przycisk. O! A to co to jest? To się zawali? Nie. Ale widzę, że to nic nie daje. Dobra. Czyli tam musimy, tamta winda. Nic innego nie widzę. Tylko boję się tego przycisku, bo on jest taki czerwony. Nie, jest okej. Aha, jesteśmy tu na dole. No dobrze. Co to za symbole? Tu jest jakaś ryba. I tu są te trzy symbole. Ryba, tu jest jakiś smok, a tu jakieś, nie wiem, małpa. Nie wiem, nic z tym zrobić nie mogę. A to? A, to można przesunąć. Ale ja nie wiem gdzie. To można generalnie poprzesuwać. No. Do przodu można. Pytanie, czy to tak robimy. A tu mogę zejść w ogóle na dół jakoś bezpiecznie? W sumie można by było, widzicie? O, tutaj gdzie te pajączyny są. To zrobimy tak, że najpierw to... Mogę to odsunąć? Dobra. I tu zrobimy takie o. O, takie o. Powinienem się złapać.
Pytanie, czy jakiś mi tu pająk nie wyskoczy. Co to jest? Aha, ten sposób. To może wezmę jakiś rozbieg, co? Now what? No i tu mogę bezpiecznie zejść. Co to jest? To można przesunąć? Nie. Gdzie ja jestem? O! Jestem jeszcze niżej i tu mamy takie symbole. To co to jest? Tu coś jakby postawić trzeba było. Nie mogę tego przesunąć w każdym razie. A tu jest taki ludek. Coś powiesz na temat tego ludka? Nie. Brama, dobra. A to tak jakby można było wysunąć, tak? Jasne, że tak. Zresztą widać nawet ślad. Aha. Pytanie, czy to jest odpowiednia kombinacja, czy ja muszę to zrobić. Bo tam w sumie były jeszcze te symbole. No nie wiem. Idzie to coraz wyżej, piętro wyżej. No dobra, sprawdźmy, co się stało tam właśnie na górze. Aha, tu mi się otworzyło coś. To było gdzieś tutaj, na tym piętrze? Ten... Co to jest w ogóle? Chyba to o to chodziło, żeby tu właśnie te symbole przekręcić. Czy ja mogę wejść na to? Tam chyba jest jakieś przejście. Albo tam? Można się tam... A tam jest jakieś przejście, czekajcie. Nie chciałem jeszcze schodzić. Wejdź jeszcze na górę. Tylko boję się właśnie, że... O, no właśnie o to. Czy ja dam radę taki rozbieg? No dziwne to, no ale dobra. To może tu. On tak na ukos to nie potrafi. Kompletnie nie potrafi tak skakać. Niestety. To jest to, dobra. No i? What have we here? An idol. Dobra, mamy to. Aha, to poszło na górę. A co jest na dole w ogóle? Aha, to jest pułapka, słuchajcie. Dobra. Dobrze, że tam nie wlazłem na dół. To zróbmy to jeszcze raz. Nie jest winda? Winda, dobra. Aha, dobra, i to ja już jestem tutaj. To mam odpalone? A nie, tutaj był sekret. No dobrze, to jest okej, jest okej. Chyba myślę, że jest okej, bo mamy tutaj tego bożka. Patrzcie, i tu można przesuwać. To są takie kołowrotki. A czy teraz ten mechanizm można uruchomić? To jest ta winda. Dobra. A to co to jest to? Teraz można. 2000 years the machine still works. O matko boska, ale skąd ja mam wiedzieć na przykład który symbol? Bo widzicie, tutaj są normalnie symbole. A to? Aha, to kręcisz tylko tym jednym. No dobra.
No tak, bo nie przesunąłem wszystkich. O, ten to w ogóle. No, ten to w ogóle źle zrobiłem. Pytanie... Właśnie, czy te symbole... A, czekajcie, tu jest coś. A nie, nie ma. Jest po prostu... Nie, nie ma. Żeby dany symbol, żebym ja wiedział, który symbol do czego jest, do jakiego... To są zwierzęta, no nie? No to... To tutaj też mi to nic nie mówi. A, to się kręcą wokół tego. Dobra, to się kręci wokół... Ale ja bym chciał to jeszcze. No. Jeszcze. No teraz jest okej, tylko że... Mogę tu zejść tylko? No właśnie. To dosunąć. Czy to ma być dosunięte? Albo ma być, wiecie co, już wiem chyba. Tylko ja to zmaściłem, bo ja teraz nie wiem. W tym jednym rzędzie, tak jak tu jest, ryba, małpa i smok, że ma być tutaj ten jeden rząd tych, o tu, ułożone. A da się tak zrobić w ogóle? Nie, nie da się. Trzech na raz się chyba nie da. Chociaż... Wiecie, o co chodzi? Raz, dwa, trzy, ale czemu mam tutaj aż cztery symbole? Któryś jest jakiś niepotrzebny? Dobra, wiecie co? Ja zrobię cięcie tutaj. I te trzy symbole spróbuję tutaj upchać. Jeden tu, tu będzie jeden i tutaj będzie drugi. Jakoś to spróbuję zrobić. Jestem, słuchajcie, o Jezu. Strasznie mi dużo czasu to zajęło, a to jest tylko dopiero jedno. Ciężko tym się manewruje tutaj, ale w sumie to nawet nie wiem, czy dobry tutaj otworzyłem, bo otworzyłem z tymi trzema. A czy to jest dobry pomysł? Powinienem otworzyć te drzwi tutaj? No pewnie, że nie. Bo to jest akurat... No właśnie. Także źle otworzyłem, ale wiecie, o co chodzi. Tutaj będzie trzeba wszystkie te artefakty, które zebrane są z tych drzwi pozostałych trzech, umieścić i myślę, że wtedy otworzą się te drzwi. Ale żeby to zrobić, no to trzeba znowu tutaj tymi pokrętłami kręcić, tak żeby zrobić właśnie taki jeden cały ciąg z tej strony, no nie? Tutaj, tu i tu. Więc no ja żeby... Naprawdę bardzo dużo czasu mi to zajęło, dlatego też nie będę was tutaj zamęczał i zrobię po prostu cięcie w momencie, kiedy ja już to tutaj ułożę, bo to też nie ma jakby takiego, wiecie, takiego sposobu jednego. Trzeba tutaj cały czas manewrować tym i tam na górze i tak łazić, w tom i z powrotem, góra, dół, no i tutaj przestawiać to, więc nie mam tutaj jakby możliwości wam pokazać tego, jak to można zrobić szybko i łatwo. Ja to po prostu robię też metodą prób i błędów i przestawiam to praktycznie cały czas i nie wiem. Ta figurka, czyli to jest tylko do otwarcia drzwi, także to sobie zostawmy, nie ma sensu. Trzeba manewrować po prostu tymi kółkami tutaj i to jest najważniejsze. O. Czekajcie, może mi się uda. Jak już tak mam, to spróbuję teraz tylko tym jednym, o, manewrować.
To ma sens. To nawet nie muszę, czekajcie, robić cięcia. Może mi się to uda. Teraz tak, to do końca. I wtedy przesuniemy sobie tamte. No zobaczymy, czy to wyjdzie. Bo może rzeczywiście nie będę musiał robić cięcia, bo... To strasznie dużo czasu zajmuje, bo on Indie jest wolny, to po pierwsze, a po drugie on cały czas muszę tutaj łazić góra-dół, a te pokrętła nie zawsze mi się tutaj udawało to zrobić. Patrzcie, teraz chyba wyjdzie. Tak, powinno wyjść. Czyli pierwszy artefakt to będzie, no nazwijmy go sobie smog. O, jak już mamy to ułożone, to wtedy możemy sobie to przycisnąć. Super. I chodźmy tam od razu. Zobaczymy, co mnie czeka. O! Jest taka muzyczka, to nie jest fajnie. Dobra, już widzę, że jest pułapka. Mój sprawdzony sposób. Warany boskie. Tak to wygląda. O co tu chodzi? Tu są jakieś... Dobra, może najpierw odpalę. Jeśli w ogóle dadzą. Dacie mi? Dacie mi. A jeszcze się rozejrzę na górze, bo widzę, że to jest taka piramida. Czy coś nie spada z dołu? Z góry znaczy się. No. Pokaż w ogóle, o co tu chodzi. No niby nie. Chociaż w tych ciemnościach mogą być jakieś te... Czy wejdę na górę? Od tego zacznijmy. Tak. To czekajcie, rozejrzę się jeszcze tutaj. Czemu dają wejść na górę? Uparłem się na te znicze? Niby tak sobie pomyślałem, że może jak wszystkie rozpalę, to będzie jakiś sekret, albo co? Aha. No i jestem. Czekajcie, i to pewnie jak wezmę, to będzie git. Znaczy tak, podejrzewam, że jak ja to wezmę, to coś się zadzieje. I tego się boję. Słyszę pająka. Nie wiem, gdzie jest. No tak, jesteśmy tutaj piętro wyżej. A tu widzieliśmy ten artefakt, jak żeśmy schodzili. No to akurat wiem. No dobra, no próbujemy, no nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak ja zabiorę. Tak, ale zabiorę, nie skończę. Bo ja nie wierzę, że oni mnie tutaj tak puszczą wolno po zabraniu tego artefaktu. Tu jest za... ewidentnie za wysoko. Tu się boję, wiecie? Że tu mnie zaraz coś szczapi. Dobra, sprawdźmy to. Może... Może to się będzie odsuwać? Nie wiem. Nie, no widzę, że... Jest spoko, czekajcie. No dobra. Pytanie, czy mogę stąd wyjść? Tak, mogę. No to dziwne, no ale dobra. Bałem się, że wiecie, jakaś uruchomi się pułapka w momencie, kiedy ja będę chciał to zabrać. No ale nie, nie ma nic. Dobrze, no to teraz słuchajcie, mamy kolejny patent na to, żeby otworzyć kolejne drzwi. Żeby coś, tak coś mi za łatwo to przyszło. Dobra, przekręćmy to najpierw. Tak, i teraz muszę to znowu. No. Zobaczymy, czy teraz mi wyjdzie.
Dobra, może być to. Rybka. Myślałem, że w każdej sali będzie, wiecie, jakieś na przykład, o tak jak jest ryba, to pomyślałem, że może będzie jakaś sala, gdzie będzie woda, na przykład nie pływane. Tam, gdzie jest smok, to może jakiś ogień albo coś. Było też w Tomb Raiderze, w trójce, takie właśnie sale. Pamiętam właśnie. W Dinosie takie coś było. Spróbujemy połączyć właśnie tam, w tamtym... No i tutaj. Dobra, ale tam chyba mi się nie uda. W tamtym ostatnim. Dobra, jest woda jednak. No wiedziałem, że coś będzie rybnego. Coś wodnego. Pytanie, czy też mi tak łatwo tutaj... Tu nie ma nic. Szkoda, czy mi łatwo tak dadzą? Czy te ryby jedzą? Ciekawe. Tam mam z tyłu jakiś przycisk. Dobra, jedziemy z tym koksem. Czy mnie ryby będą jadły? Chyba tak, bo już płyną do mnie. Tutaj jest jakiś przycisk, więc zobaczymy, co on robi. That won't work. Aha, okej. Okay. A nie, to jest do jakiegoś klucza. Ale czekajcie, a czy te ryby... No dobra. Mięsożerne były w każdym razie. Tu się nie przecisnę. No nie. Tu się niestety nie przecisnę, aczkolwiek... Jakbym tak chciał, to... To czemu nie? Dobra, a tutaj coś? Tam był przycisk. Chyba, że czekajcie, może ten posążek muszę zepchnąć? Już mam taki pomysł. Czy tu coś jest? Nie. No nie. Tych posążków tu jest bardzo dużo w sumie. No wiecie co? No bo serio, nie? Nie można się przycisnąć, prawda? No nie. Ale ewidentnie, jakbyś chciał, to byś się przycisnął. No dobrze. Czyli tak, tamten przycisk nic nie daje. Tutaj, no... Na pewno nie skoczę, prawda? Bo jest za daleko. A tu? A tu jest ten przycisk, który nie działa. Well, that didn't work. I'm doing something wrong. No właśnie, ale co? Nie. Czy tutaj jest gdzieś, gdzie się mogę wdrapać? Nie. Dosłownie nie ma nic. No wiecie co? Nie wiem, co mam robić. Żeby się tam dostać. Czekajcie, a może spróbuję z rozbiegu? No to jest jedyny jakiś pomysł, który mam. Zdecydowanie za daleko. No bo byś się przecisnął tam pod spodem. A słuchajcie, a my coś w ogóle mamy? Mamy coś takiego. Water King, no tak, bo po co? Dobra, nie było pytania w ogóle, nie, nic, nic w ogóle, nic. To jest w ogóle wejście na klucz. No no litość. Co tym razem? A, no dobra, no mamy ten dół.
to jest to pod wodą, nie? Chyba tak. Tak. Dobry. Zaraz się rozejrzę, tylko wiecie. Chciałbym najpierw... Wow! U, panie, co wy tu macie dla nas? Węże, dobra. Aha, no i dobra, jesteśmy po drugiej stronie, nie? Tylko pytanie, czy ja chcę. Na pewno chcę, tylko czy ja chcę tutaj do góry. Czy jeszcze popływamy, zobaczymy co tam jest. Tak się nie rozejrzałem tutaj. A może jakieś skarby? Tu jest coś, co to jest? Dobra. No dobra, no dobra. Czyli trzeba było to zrobić. Pytanie, czy coś jeszcze? Chyba już nie, nie? Co tu więcej nie ma? Tylko jak się teraz tam dostać na górę? Tam jest jakieś przejście. Zaraz zobaczymy. O tu. Tak, tutaj jest drabina. Tylko pytanie, czy jest znaczenie, które... Nie, nie ma. Okej. I co? Tutaj robimy Indiana Jonesa? Nie, normalnie mogę skoczyć. I tutaj wyżej. Cyk. No i jestem na samej górze, ale... Może tutaj mogę zrobić Indiana Jonesa? Chyba tak. Też są jakieś przyciski? No bo niby jak miałbym się tutaj gdzieś dostać, czekajcie. A nie, dobra, już wiem. Tu jest gzyms. To jednak mnie dobrze, miałem rację, nie? Że jak będzie jakaś coś z wodą związane. Chociaż tamto jakoś, w tamtej świątyni, to jakoś tak łatwo mi to poszło. Czemu tu tak ciemno? Nie ma tu nic. Skoczyć mogę tam, dobra. Nie, 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 nie. Absolutnie. Dobrze, że zapisałem. Okej. Pytanie na przykład, czy tutaj, po lewej, czy za tym posągiem coś jest? Nie. Bo wiecie, jakby był jakiś sekret, trzeba by było pomyśleć, jak go zdobyć. I tak samo z tej strony, nie? Tam coś jest? Nie. Już nic nie wiadomo. Dobra, idziemy na górę. Tak, tutaj jest, widzicie? Nawet widzę co. Widzę to. Tylko pytanie, jak... Chyba stamtąd będzie można. Zaraz spróbuję. Od stąd. Pewnie, że tak. Jest najbardziej wychylone to, więc można to zrobić. No. Tamte chyba nie miały, bo był bardzo, bardzo ciężki dostęp do nich, więc myślę, że nie. No dobra, tutaj mogę zrobić Indianę. Ewidentnie. Dobra. I teraz tak. Tu mogę wejść wyżej na... tak, wyżej na górę, ale... Pytanie, czy tam coś nie ma. Co? Sprawdzimy to? Żebyśmy mieli czyste sumienie. Chyba nie.
No nie ma. No ale wiecie. Idziemy teraz na górę. Brakuje mi takich, takich flar, jak właśnie w Tomb Raiderze, gdzie mógłby na przykład Indy cały czas trzymać tą flarę i wchodzić sobie, nie? A nie tylko tą zapalniczkę taką. Bo to, albo to, nie? By nam trochę tutaj oświetliło ten teren, o tak na przykład tutaj. Mam nadzieję, że... Nie, dobrze. Nie muszę nic odskakiwać do tyłu. No i dobra, i mamy artefakt. Towaryści, stay alert. The Amerykaniec may already be here. He's a smart one, that fellow. That's why we summoned Spiecznaz. Our previous security detachment failed us. Make sure you don't. Now, berite pozycji. Kurde. No to mamy towarzystwo. What happened here? Dobra, ale to jest, słuchajcie, i tak dopiero drugi artefakt. Nie, 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 nie tym, ludzie. Tu mam jeszcze skarby. A tu pewnie będę mógł się... Będę mógł się wrócić. Chciałbym tam skoczyć na drugą stronę. Czy tam, z tamtej strony też nie ma nic? Ej, stój! Stój, stój, to po co strzelacie? Co to jest? Jakieś lusterko. Aaa. Biorę to. Się może przydać. Dysiuda! Jeszcze jeden tam jest. Nie, dwóch. No. Jeszcze bym grubasa wykończył, ale nie ma, no. Dobra, to pozbieramy wszystko, co można. Po nich. I co, została nam jeszcze jedna sala. Teraz muszę zejść znowu tam na dół, bo chyba nie ma innej drogi, prawda? I została nam jeszcze jedna brama. O ty Francu! A skądś ty się tu wziął? Ale mnie wystraszył. To nie, to ja nie wiedziałem, że oni tutaj są. Dobra, to ja... Idę z bronią w takim bądź razie. Wy mi tutaj będziecie tak wyskakiwać. Wiecie, muszę je wykończyć ich, bo... Oj, Indy na chwilę mi zniknął. No dobra, i teraz, słuchajcie, no teraz będzie problem, dlatego że... teraz muszę otworzyć tą małpę, tak sobie ją nazwałem, ale żeby to zrobić, to też nie będzie takie hop-siup. Dlatego że one właśnie, one się tutaj rozpraszają. Cholera. Te kółka. Już nie idą tak, jak ja bym chciał. No, one się tutaj nie będą łączyć.
ta kombinacja już będzie zupełnie inna. Ja chyba sobie zrobię ją w następnym odcinku, tak coś czuję. W sumie nawet nie wiem, ile ten trwa. Ten sobie tu zostawię, to na pewno. Dobra, słuchajcie, bo przesadziłem znowu z tym odcinkiem, jednak za długi mi wyszedł. Tam z tą małpą to wykombinujemy w następnym odcinku, także ja wam za dzisiaj dziękuję i cóż, do następnego, trzymajcie się, cześć.